Witaj serdecznie, nazywam się Magdalena Jasionowska i przedstawiam Ci żel firmy eNiles Masket, tak zwany żel kamuflujący, kamuflaż, również możesz spotkać się z nazwą cover. Pracuję na tym żelu od około 3 lat, bardzo serdecznie Ci go polecam i pokażę Ci, jaki efekt dzięki niemu możesz uzyskać. Pokażę Ci to na zdjęciach, jaki efekt możesz uzyskać oraz jak ten żel nakładać. Żel ten jest żelem średnio gęstym, bardziej bym powiedziała, że przypomina jednofazówkę, dlatego polecam Ci nakładać na początku 2-3 warstwy, żeby się z nim oswoić. Ja nakładam jedną warstwę, a potem ewentualnie dokładam w miejscach, gdzie nie przykrył tego, co chciałam ukryć. Żel nabierasz ze słoiczka pędzelkiem. Pędzelek oczywiście traktujesz jak łopatkę, czyli nakładasz żel na paznokieć w taki sposób, jakbyś zdejmowała żel z łopatki i rozprowadzasz ten żel kamuflujący na całą płytkę paznokcia. Na zdjęciu numer 3 widzisz, jak jest żel kamuflujący nałożony tak jakby na tą część, gdzie jest naturalny paznokieć. Ja natomiast lubię efekt wydłużonego łożyska naturalnego paznokcia i ten efekt widzisz na zdjęciu numer 4. Taki sam efekt oczywiście możesz uzyskać, jeżeli pracujesz na tipsach. Wcześniej widziałaś, jak był zbudowany szkielet na szablonie, natomiast taki sam efekt uzyskasz pracując na tipsach. Oczywiście nakładasz, jak widzisz na drugim zdjęciu, kuleczkę na środek i rozprowadzasz po całym paznokciu. I budujesz tak jakby uśmiech z tego żelu, ale w drugą stronę. Czyli nie żelem kolorowym, czy nie żelem białym, ale właśnie kamuflażem. W taki sposób możesz ukryć to, że tips skraca naturalną płytkę paznokcia i wygląda to nieefektywnie. Dzięki kamuflażowi, dzięki właśnie temu masketowi z firmy eKnives możesz wydłużyć naturalną płytkę paznokcia optycznie, dzięki czemu Twoje paznokcie będą wydawały się smuklejsze. Podkład, jaki użyłam, który widzisz na zdjęciu pierwszym, gdzie że paznokieć się błyszczy, zrobiłam z żelu Builder Brick, dlatego że ma rewelacyjną przyczepność do płytki naturalnej paznokcia i dopiero na utwardzony Builder Brick nakładam żel kamuflujący. Żel Masket prezentuje się w słoiczku, tak jak widzisz, wygląda na dość ciemny, ale zapraszam Cię serdecznie na moją stronę internetową www.magdalenajasionowska.pl, gdzie zobaczysz na wykonanych przeze mnie pracach, w jak naturalny sposób na różnych płytkach paznokciowych wygląda i że prezentuje się przepięknie. Zapraszam Cię serdecznie również do zapisania się na newsletter, który znajdziesz na mojej stronie internetowej, dzięki czemu uzyskasz informacje na swój e-mail, jak krok po kroku robić paznokcie żelowe. Zapraszam.